Siemano, siema, Bartek z tej strony, kanał Coffee Doctor, witam. Witam na kolejnym filmie. Dzisiaj po części chcę wam pokazać, jak wygląda proces diagnostyczny ekspresu, bo może niewiele osób miało z tym do czynienia i wie, że to trochę trwa, jakieś kroki trzeba wykonać. Ekspres rozebrany, Philips Latte Go, częsty gościu u nas. Słuchajcie, problem polega na tym, że on w ogóle, padła mu pompa. Pompę już wymieniłem. Pompa z, wy już widzicie, 2018 rok, listopad. Jak sobie spojrzymy tutaj, trochę was tu dam bliżej, spójrzcie. Pompa 2023 rok, styczeń. Nówka sztuka, ale nadal coś jest nie tak, więc słuchajcie, będziemy tutaj sprawdzać po kolei. Pompa, tak jak mówiłem, wymieniona, zestaw diagnosty pod ręką. Zapraszam na nową naprawę Philips Latte Go. Zaczniemy od odpalenia go, bo chcę wam pokazać, jaki jest objaw. Więc do prądu woda nalana, wszystko powkładane. O, tak się ruchem ręki odpala ekspres. Wszystko tutaj się dzieje. On zaczyna pompować, cichnie. Spójrzcie. Takie trzy podejścia robi. Cisza, cisza. I tyle. I mrugają tutaj przy kontrolki, co oznacza jakiś błąd. No to co? Trzeba sprawdzić po kolei przepływ wody. Mam jakąś chrypę od rana, nie wiem, o co chodzi. Czyli wypinamy wodę, wypinamy go przede wszystkim z prądu. Wodę sobie tylko wysuwam. Spójrzcie. Nie muszę jej całkowicie wyciągać. Chodzi o to, żeby nie miała styku z gniazdem. Pompa na bank jest sprawna. Czy jest przejście przez grzałkę? Żeby to sprawdzić, weźmy już moją gębę z ekranu. Uważajcie tylko, bo jak jest zbudowane ciśnienie, to może wam tu strzelić. No to skoro, żeby sprawdzić, czy jest przelot grzałki, skoro z pompy nam woda idzie do grzałki, wychodzi nam tędy do elektrozaworu. Więc wypinamy sobie ten wężyk. Ja tu potrzebuję pojemnika. Nie ma tu ciśnienia, to dziwne. Ja sobie to robię tak, że sobie tutaj takie silikonowe wężyki dopinam, żeby było bezpieczniej. No i co? I wracamy do tematu. Odpalamy i działamy. No teraz chcę, żebyście widzieli, co tu się dzieje. Ja go po prostu włączam. Zjadę trochę wyżej. Będziecie słyszeć. I jak widzicie, przejście przez grzałkę. No, nie nazwałbym tego przejściem przez... On się kotłuje. Tak jakby tu coś nie szło. Ciekawe. Wyłączamy. No to zróbmy inaczej. To w takim razie, skoro już tu widać problem, że ta woda falami idzie, zjadło mi uszczelkę. Oddawaj, chamie, tą uszczelkę. Dobra, słuchajcie, to na bok. Trochę dalej. Uszczelkę zgubimy zaraz. Pamiętajcie, że tu w tych rozwiązaniach Philipsa nowego, w miarę nowego, są wężyki na dwie uszczelki, więc trzeba wygrzebać i tą drugą. Nakładamy na wężyk. Nakładamy drugą. Wciskamy do elektrozaworu. Zawleczka. Czyli czyżby był problem w grzałce, czy przed grzałką? No jak to sprawdzić, słuchaj? Trzeba, skoro przez grzałkę jakoś ta woda dziwnie idzie według mnie, rozpinamy ten cyband, czy ja go wyłączyłem z prądu, wyłączyłem, żebym tu zaraz nie zaświecił wam przed oczami. Rozpinamy tego cybanciocha trochę wyżej. No trzeba go albo rozciąć, albo tak pogibać, uważając, żeby nie złamać końcówki grzałki. Trzeba to robić oczywiście z wyczuciem. On już się poluzował, do góry go.
Tu też może być ciśnienie, też uważajcie, bo wam chlapnie, co prawda tu zimną wodą, bo to przed grzałką. Ściągamy wyńża. I robimy dokładnie tą samą operację, słuchajcie. Trochę pochlapałem, ale nic się nie wydarzyło. Czyli podjeżdżamy z pojemniczkiem. Tu do tego mam taki z kolei wężyk. No tych wężyków trzeba mieć różnych uniwersalnych. Żeby się nie polało na elektronikę, bo będzie słabo. Kabelek oczywiście ma 15 cm. Czekajcie, poprzewieszam tu te moje prądy. No i co, odpalamy. Tu jest warto trzymać, bo tu będzie dosyć duży skok ciśnienia. No i włączamy. I patrzymy. Coś z tą pompą jest nie, znaczy z pompą jest na pewno tak, bo słuchajcie, pompa jest nowa, a ona tak jakby nie miała siły. No dobra. Znowu jest ten błąd trzech diod mrugających. Słuchajcie, dziwna sprawa. Wyłączamy gościa z prądu. Czyli w grzałce też nie tkwi problem, bo jak widzicie, mimo że wyszedłem przed grzałkę, nadal jest ten sam problem. No to co, słuchajcie, trzeba by sprawdzić te wszystkie wężyki. Czyli wysuwam wodę, żeby się nie lała. Czy będę zdejmował ten bok? Może tak zróbmy. Trochę sobie tutaj zjadę, żeby mi było wygodniej. Chociaż nie ma takiej potrzeby, słuchajcie. Nie ma takiej potrzeby. Ja tu podjadę. Kurczę, się zaczepiłem. Bliżej. Dam wam ekspres bliżej. Woda wysunięta, prąd wyłączony. Tutaj jest taka... Nie ta końcowa. Tutaj jest taka guma, która jest jednocześnie przykręcona jednym wkrętem. To jest gniazdo dzbanka. Tfu, dzbanka, co ja gadam. Słuchajcie, 6 rano. Trzeba się obudzić, kawę już piłem, zaraz poprawię drugą. Tu jest na takim plastiku. O, o, tu jest wesoło, powiem wam. Ja chyba już znalazłem problem. Już wiemy, co zajechało poprzednią pompę. Ja tu tylko wymieniłem pompę, słuchajcie, także stwierdziłem, że wam pokażę. Philips Latego, częsty gościu. Jeszcze wyżej. To wam zaraz wjedzie w ekran. Zobaczcie, co tu się dzieje. Zobaczcie, co tu się dzieje. Co tu w ogóle... Halo? UFO? No jest tu syf, a tutaj ten wlot wody jest malutki. Zaraz go całkiem sprawdzimy. Ale mam nadzieję, bo w ogóle te wężyki też widzę, że za kolorowo nie wyglądają. To co, słuchajcie, trzeba to wszystko wymontować. Jeszcze raz. Czyli jakieś niezbyt ostre narzędzie pod tytułem na przykład płaski śrubokręt. Tu pompa, a znowu jesteście daleko, jest na takiej sprężynie, w takim gnieździe osadzona. Tutaj wiadomo. Tak ją wysuwamy. I nawet jej nie musimy tu wypinać, bo żeby wyjąć z tej górnej obejmy, tej membrany, trzeba odkręcić tą górę, ale my nie będziemy tego robić. Ściągamy sprężynkę. Ściągamy, tu jest taka gumka ochronna i ściągamy, można sobie trochę podważyć, nie kalecząc tej gumy. O, ściągamy, te wężyki są dosyć delikatne, musicie o tym pamiętać. Ściągamy ten cały, tą całą nasadkę z pompy. Okej, okay. No wyłaź dziewucho. Dobra. Wywinąłem ją na lewą stronę. Te wężyki idą tam w głębi. I tak musimy wyjąć ten przepływomierz, więc zróbmy to. Ciemno tu mam, jak nie powiem gdzie. Dobra, na razie wężyki. Wężyki z przepływomierza. Ja wam zaraz tu pokażę ten przepływomierz. Jego tu widać. On sobie tam siedzi. No, słuchajcie. Sprawdźmy to. Tu przelot jest. Tu też przelot jest.
czyli musimy też wytargać przepływomierz. Pozwolicie, że ja sobie tutaj zajrzę, bo nic nie widzę, jak patrzę bokiem. Wyłaź, gościu. Czemu ty nie chcesz mi wyjść? Ej, czy ja tam rozlewam wodę? Jeszcze nie. Wypinamy wtyczkę od przepływomierza, jak nam się uda. Sorry na chwilę. Słuchajcie, to zawsze tu jest taki zatrzask. O. Nie dość, że to wchodzi na te dwa gniazda, na te dwie dziurki, to jeszcze jest pod takim zatrzaskiem, do którego nie ma dostępu. Słuchajcie, test. Tu też jest wszystko drożne. Rozpinamy przepływomierz, zaglądamy. Słuchajcie, tu się wszystko kręci. Ja to oczywiście idę wyczyścić, także widzimy się za sekundę. Jestem, słuchajcie, pomyte, poczyszczone, na ile się to udało. Złóżmy to w całość i sprawdźmy, tak na razie tu na krótko, czyli ten wężyk, jak już było wcześniej, ale popatrzcie, ten wężyk na śrubce wchodzi nam do zbiornika wody. No jakby to zrobić, żebyście i wy widzieli, i ja. Czyli on tutaj za taką zapadkę, o, pójście. Coś tam pewnie widzicie. Ja idę po śrubkę na ziemię. Gdzie ty znowu, cholero, poleciałaś? Śrubka na podłodze znaleziona. Nie wierzę. Po prostu co za sierota. Jest. Słuchajcie, wkręcamy. Na miejsce. No po prostu dziwna sprawa, bo te wężyki mogły być zatkane, ale jak sprawdziłem, to... Słuchajcie, ja sobie tutaj wyprowadzę ten przewód. Nie wyprowadzę go sobie, bo go stąd nie wyplotę, czy wyplotę? Wyplotę. Wyprowadźmy to połączenie na zewnątrz. Czyli prąd do przepływomierza. Przewód. Dobrze ja go wkładam. Wygląda na to, że dobrze. Wciśnięty. Podłączmy pompę. Na razie tak. Na razie tak. O, włóżmy ją tu, słuchajcie, tylko dobrze by było to okręcić w dobrą stronę. Dobra, poczekajcie, jednak to źle wkładam. O, bo po pierwsze to musi tu wejść to, żeby nam tu się nie pokaleczył wąż. I po drugie musi nam wejść sprężynka, sprężynka idzie tą stroną. Czyli tak, o. I skoro pompa idzie tak, czyli to mniej więcej trzeba włożyć tak. Dobra. Wsuwamy pompę na miejsce. Trochę tu jest walki nierównej, ale damy radę. Nie wiem, czy ja ją dobrą stroną włożyłem, dobra. No może niedobrą. Czy ona idzie odwrotnie? Sprawdźmy. Może? Nie spojrzałem przy rozbieraniu, słuchajcie. No raczej. Raczej idzie tak. Buja się ładnie i teraz, słuchajcie, podłączenie przepływomierza. Wyjście do wejścia. I wyjście z przepływomierza do pompy. Niech to sobie tu leży. Dociskamy zbiornik. Wracamy do tematu połączeń wężykowych. O, tu się fajnie na tym cybancie starym to złoży. Woda włożona. Prąd, słuchajcie. No i sprawdzamy. I tak wygląda diagnostyka. Niejednokrotnie diagnostyka ekspresu to jest jego naprawa. Odpalamy i patrzymy. Teraz to w ogóle chyba nie widzę, co się dzieje. Chyba się wyłączył. Nie wiem.
Jeszcze raz. Nie widzę przycisków. Co on tam płacze? A, on się już grzeje, czyli tak jakby załapał. No, zobaczymy. Dobra, słuchajcie, bo tu się będzie właśnie działo zło, chciałem powiedzieć. Widzicie? Zdarzyłem w porę się kapnąć, co ja robię. Bo pamiętajcie, w grzałce jest woda. Ja tego w ogóle nie przemyślałem teraz, bo on się od razu... Co się stało? Odpalił się ekspres, puścił wodę, ta woda poszła przez przepływomierz, załapał, że wszystko jest ok i rozpoczął procedurę nagrzewania przed płukaniem, czyli jest szansa, że wszystko się skończy dobrze. No i oczywiście jak zaczął grzać grzałkę, no to grzałka się moment grzeje, woda pęcznieje i całą resztę widzieliście. Więc po pierwsze, trzeba to osuszyć. Trochę tu podmucham wichurą, chociaż to pewnie już wyparowało, ale... Starajmy się nie robić przypadkowych zwarć. Wymieńmy tego cybantosa na nowego. No, zresztą ciężko będzie użyć starego, bo już nie działa. Zaciskarka w dłoń. Zaciskarka w dłoń. Nic się tu nie wydarzyło, trochę strachu. Cybant. Zaciskamy. To na razie może tak zostać. Słuchajcie, odpalamy. Jeszcze taki szybki luk. Jeszcze tutaj widzę, pompa jest trochę pochlapana. Ona nie jest czuła na to, ale im mniej tej wody tutaj, tym lepiej. No i co? Myślicie, że to zadziała? Zrobię tak, żebym ja coś widział. Jeszcze tu sobie coś skwierczę, ale to jakieś resztki wody wyparowują, to nie ma się co przejmować. I czy to będzie sukces? Brzmi inaczej. Słyszę blok, jak się napręża. No ale... Poleciała woda. Cofa blok. I słuchajcie, żeby nie być gołosłownym, muszę go przełączyć na drugie gniazdko, więc teraz, żebyście wy ujrzeli, to ja muszę... To ja muszę tutaj zrobić porządek z przewodami. I słuchajcie, odpalamy. Patrzcie sobie na ekran, nie na mnie. Zapina blok. No jak widzicie... Ożył, czyli problem, słuchajcie, ja go sobie będę w międzyczasie skręcał i opowiadał, w czym był problem. Ja zakładałem, że problem może być w tym elektrozaworze, czyli w tym. Bo on w ogóle tej wody nie przepuszczał. Co się okazało? Wyłączamy go z prądu, ja będę go sobie tu powoli skręcał. Okazało się, że pompa, bo ten ekspres przyszedł, że w ogóle pompa się nie odpala. On się włączał i od razu był błąd. Matko, jakie tu narozlewane. Od razu był błąd, słuchajcie. No chyba te trzy diody się świeciły, już nie pamiętam. Wyskakiwał ten błąd, pompa nieżywa. A co mogło spowodować śmierć tej pompy? Bo to jest pompa używana w wielu ekspresach. To nie jest tak, że to jest pompa... Strasznie tu jest wszędzie mokro, ale to ja tak narozlewałem, jak się okazuje. Pompy ulki są używane w wielu ekspresach, to są common takie pompy używane przez wielu producentów. Więc do czego zmierzam? Kit. Komputer mi się restartuje, co to się tam dzieje? Zaraz i o komputerze.
Więc prawdopodobnie syf w tych wężykach powodował, że pompa nie miała siły zaciągnąć wody. I słuchajcie, efekt był jaki był. Ona próbowała, gdzieś tam trochę pociągnęła, dopóki się tam podciśnienie nie zbudowało. No i wywalało błąd, bo ta woda nie płynęła. No a jak woda nie płynęła, to ekspres myślał, że jest przypchany. I siłą rzeczy... No rozlewaj jeszcze bardziej, człowieku. I siłą rzeczy... No pokazywał błąd. Niby błahostka, ale pompę uwaliło. Tak, teraz się coś czuje po parze. Pompę, słuchajcie, uwaliło. Czekajcie, ja sobie tylko włożę ten przepływomierz. Dobra, słuchajcie, udało się go wcisnąć tam w tą zapadkę. Przytrzyjmy tu wszystko. Co, słuchajcie, tak przy okazji, mając laczka Go na wierzchu, pamiętajcie, możecie sobie zdjąć górę, zaraz zobaczycie proces odwrotny. Sprawdźcie tutaj, czy ta część młynka, to jest bardzo ważne w tych ekspresach, jeśli jesteście w stanie, nie boicie sobie odkręcić tej góry, zaraz będę ją przykręcał, to powiem, czy ten element, ten plastik tu, wysypka tak zwana kawy zmielonej, nie odpadł od młynka, nie odłamał się. Bo to wtedy, ja wam tutaj gdzieś dam link u góry, gdzieś tu się pojawi do tego shorta, jak ja tam prawie pół kilo kawy znalazłem w środku. Dobra, słuchajcie, my tu gadu-gadu, a wypadałoby go skręcić i przetestować. No chodź tu, kurczę. Skręcić i przetestować na w prawdziwym życiu, czyli na kawie. Zaczynamy od lewego boku. On się tutaj tak... Dam bliżej. Co to jest? Co to, panie, jest? Za blisko. On się tutaj tak nasuwa. Nasuwa wam się. No wiecie, ja na siedząco tego... O, ładnie wyszło. Gdzie ja mam śrubko wkręty od tego sprzętu. Jeden wkręt tu u góry. Drugi wkręt tu u góry. Wkrętara. Lecimy z koksem. Widzicie, to jest właśnie tak. Mam ale właśnie tu rozmawiałem nawet z klientem takim, który ogląda moje filmy. Ogląda moje filmy. Przyniósł ekspres Iwonę z błędem 8. Naprawił go sobie, ale coś tam poszło nie tak. No i właśnie to jest ta różnica pomiędzy serwisem a taką zabawą w domu. Ja nie ujmuję, bawcie się w domu, po to są te filmy zresztą. Tylko ta różnica polega na tym, że ja mam tu zaplecze, wiecie, wszelakich części elektrozaworów, zaworów wody, bo to mi schodzi, tak, bo to jest na co dzień używane. Natomiast i mogę sobie diagnozować, mogę sobie sprawdzać, przekładając chociażby części. Mam też bazę takich części używanych, które wiem, że są sprawne, no bo nie chcę też wkładać nowych części na diagnozy, bo to no, stają się częściami używanymi, tak? Więc no taka jest przewaga serwisu, ma narzędzia, ma części, a wy wiecie, no na przykład macie ekspres, z którym nie wiecie, o co chodzi, no to co, kupicie nową pompę, kupicie nowe elektrozawory, kupicie wszystkie zaworki, wszystko sprawdzać, będzie to kosztowało, nie wiem, 2000, a okaże się, na przykład jak tu, że były zakitowane wężyki, które uwaliły pompę, bo ona po prostu ciągnęła, ciągnęła, męczyła się, no i się zmęczyła dziewczyna. I tyle. Natomiast możecie już po tym filmie, jak będziecie mieli podobny problem, że ta woda słychać, że idzie, ale łapie jakiś opór, zajrzeć najpierw do tych podstawowych wężyków. Pompa, wiadomo, no jeśli ona nie odpalała, to się ugrzała. Ugrzała się, przepaliła i to nie był czujnik, bo tu jest też czujnik temperatury. Ona po prostu się zamęczyła na śmierć. Zgubiłem tył. Mam. Wkładamy tył i tu będę też o tej górze mówił za chwilę. Tu mamy wszystko ładnie. Zapinamy. Dwie srebrne wkrętadełka z dołu. I zaraz wam o tej górze pokażę, jak się ją ściąga i jak się ją wkłada. Tu są zatrzaski niepołamane jeszcze. Więc okej. Okay. No, bardzo naturalna dla mnie pozycja, więc się nie śmiejcie, będę o tym mówił. Ktoś naprawdę... Musicie pamiętać, że ja to robię w pozycji totalnie w ogóle dziwnej. No ale jak ma być coś widać, a ja nie jestem fanem... Ja nie jestem fanem
czołowych kamer na czoło. Nie, to jest taki rozbujany strasznie obraz. Ja nie lubię tego oglądać i nie będę w ten sposób też nagrywał. O, bo się udało. Dociągamy też zawsze nie na pełnym rozpędzie wkrętary, bo tylko ukręcicie gwint w plastiku. Jak widzicie z tyłu, widzicie, tam się świeci takie cudeńko. To jest mój nowy nabytek. Teraz rozpracowywanie OBS-a przede mną. Ale ja lubię takie rzeczy. Ja lubię takie rzeczy, lubię nowe rzeczy. Zaraz to kończymy temat. Tu po prostu potop szwedzki. No ale praca z wodą to i woda jest. I teraz słuchajcie, jak najniżej, żebyście jak najwięcej widzieli. Dojdzie też, tu widzicie statyw, dojdzie ujęcie z góry. Tą górę zakładamy, celując tutaj, musicie się wcelować w młynek. Kiedyś wam o tym pokażę dokładniej. No bo nie mam tej kamery od góry, więc ja to włożę. Ta góra schodzi tak naprawdę... O, złapało. Ale coś pręży. O, weszło ładnie. Dobra. Dokręcę, przetestujemy. Jak dokręcę, słuchajcie. Właśnie, proszę cię. Dobra. Już złapmy, chcę to już skończyć razem z wami. O, tu już są gwinty poprzekręcane. Trzyma. Trzyma. I grzybek do młynka. Złapał. Dobra, mamy to. Wycieramy, odpalamy testowo. Słuchajcie, ten komputer, który tam widzicie z tyłu, on jest zasłonięty monitorem. Ten monitor oczywiście nie będzie tu stał w planie, no bo będziecie widzieć sami siebie. Czyli kamerę. Jeszcze tu trochę ulejemy. Po pierwsze będzie zmiana tego, no bo ja w tej chwili nagrywam na kartę pamięci w aparacie. Aparat stanie się tylko okiem. Nagrywanie będzie na komputer. Tam już są karty przechwytujące Elgato, jakby ktoś pytał. Karta, nie karty. 4 razy HDMI. Będzie ujęcie. Jak widzicie, tu już jestem przygotowany z góry. Na razie telefonem, docelowo drugim oczkiem aparatu. Co ja z wodą zrobiłem? No i po pierwsze będzie widok z góry, więc ja będę mógł się między nimi przełączać. Po drugie, zrobimy live'a na pewno, coś ponaprawiamy. Może będziemy robić ankietę, co chcecie. Czy DeLonghi, czy Philips, czy Nivona, czy Siemens. Będziemy tutaj wtedy dopiero mieli rzeźnie, bo nic się nie da wyciąć na live'ie. Co pójdzie w świat, to pójdzie. No i tyle, no i rozwijamy się. No, kanał się rozrasta powoli, ale według mnie i tak szybko. Działamy, słuchajcie. Test ostateczny. I kończymy. Miłej soboty od razu wam życzę, gdybym zapomniał. Odpalamy maszynę, co ona tam pokazuje, że się grzeje się. Pompa wymieniona, na tym się skończyło. I dobrze. Jednak ten ciepły od kamieniacz, o którym ja mówię, naprawdę zrobi wam robotę. Teraz on może nie ruszyć, bo znowu było powietrze w wężykach, ale chyba ruszy. Ten ciepły od kamieniacz będzie powodował, że tego życia będzie na pewno... Co ci tam znowu boli? Chyba ruszył. Że tego życia w wężykach będzie mniej. Matko, jakie ciśnienie, jak mnie przestraszył. No i ciągle o tym mówię. Nawet nie gorący, ciepły, bo on nie tyle zabije to życie w tych wężykach przed grzałką, co nie pozwoli mu się rozwijać. No dobra. Test ostateczny. Garść kawy. Garść kawy. Dajmy coffee, dajmy tu na maksa. Mielim, panie. Przypominam o naszej grupie na Facebooku. Macie linki w opisie do wszystkich sociali. Przypominam o łapce w górę. Przypominam o łapce w dół, jeśli się komuś nie podobało. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. Na tej grupie na razie nas tam paru się udziela, ale fajnie się to rozwija. Ludzie, którzy mają pasję do napraw, pasję do kawy. Fajna zabawa, słuchajcie.
Jak widzicie, nawet ta kawa się ładnie parzy, no ale jest nówka sztuka pompa, proszę Państwa, to jak ma się parzyć? Ciśnienie 15? Ile ona ma bar? W ogóle nawet nie patrzyłem. Nie ma na pompie. Ciekawe. Spójrzcie. Nic tu o bartach nie mówią. Jest tylko, że to jest EP5 FMG WSP, 230 V, 50 Hz, 48 W. To 2 na 1, łamane na 1, to jest 2 minuty pracy, minuta odpoczynku. Takie ona ma jakby założenia. Temperatura pracy 35 stopni. Data produkcji 2018. Dobra, słuchajcie, bo tu się pseudoamerykano zaparzyło. Całkiem nieźle, jak widzicie. Jeszcze raz. Przypominam o socialach, przypominam o grupie na Facebooku. Łapka w górę, łapka w dół, subskrybujcie, udostępniajcie. Smacznej kawusi Wam życzę, miłego dzionka. Trzymajcie się, mówił do Was Bartek, kanał Coffee Doctor. Cześć!